Jola Silverstar, organizatorka CryptoSphere. Na początku podziękowania. Uważam, że nie byłem na wszystkich, ale z relacji i tak jak ja posłuchałem, był to najlepszy event, jaki tutaj udało się zorganizować. Jeżeli chodzi o mnie, mega ciekawych rozmów. Nie pamiętam, na którym evencie ostatnio wymieniłem tyle opinii i tyle zdań na temat rynku. Dziękuję za to, że Kryptoekipa po raz kolejny mogła dać najlepsze i najbardziej merytoryczne prelekcje. Jak ty oceniasz to wydarzenie i czy jesteś w ogóle zadowolona? Jestem ogromnie zadowolona, że to wydarzenie się po pierwsze odbyło, dlatego że bardzo dużo osób mi to odradzało. Wiemy, jak jest na rynku, ale ja uważam, że de facto to jest najlepszy moment na edukację i jestem bardzo zbudowana tym, że oprócz tego, że wy na głównej scenie naprawdę zrobiliście rewelacyjną robotę prelekcjami, merytoryką i debatami, to Andrzej z Dziennej Dawki Dyskomfortu obudował super wydarzenie algorandowe pod nazwą Algosphere. Kasper Network też robi swoje wydarzenie. To nam się powoli rozwija. Być może, wiesz, to nie jest taki rozwój konferencji, jak byłby, kiedy słupki byłyby zielone. Natomiast uważam, że to jest bezcenne, żeby zachować ciągłość i budować to organicznie, powoli. Właśnie, wiele osób mówi, ja też to zresztą potwierdzę, że to, czego na pewno mi brakuje, to mało nowych twarzy. Nie? Fajnie jest, jak jest. Natomiast z wieloma ludźmi nie widziałem się rok, czy wiesz, czy półtora, gdzie możemy sobie porozmawiać nawet 5 minut. Gardło mam wysadzone praktycznie po tych rozmowach. No ale to będzie ten czas, tak jak mówisz, jak słupki będą zielone, będzie tak. dużo nowych ludzi i wtedy będą coraz większe eventy. Maciek, zobacz na to inaczej. Jeśli my w takim słabym rynku jesteśmy w stanie zrobić konferencję, side eventy dwa, to co my możemy zrobić, kiedy będą słupki na zielono? Wtedy naprawdę będzie o wiele szybszy, większy przyrost, a my po prostu będziemy już na to gotowi. Zgadza się. Brałem udział w debacie razem z CryptoBirbem, coś mówił, żeby nie inwestować w kruszce, albo coś źle zrozumiałem. Tak, tam słyszałam, coś Adrian napomknął. Rozumiem, że u Ciebie cały czas inwestycje. Wiesz co, ja uważam, że jesteśmy w takim momencie na rynku, zarówno w krypto, jak i na metalach szlachetnych, że to jest cały czas genialny moment na akumulację. Więc ja się trzymam swojego. I uważam, że to też są fajne dwa aktywa inwestycyjne, bo one super równoważą portfel inwestycyjny. Krypto masz labilne, bardzo mocne zyski albo straty, to skacze. Metale są o wiele bardziej stabilne. Więc ja mam spokój z tyłu głowy, że kiedy moje krypto skacze, metale są spokojne. Jako wniosek myślę, że możemy powiedzieć, że dywersyfikacja z krypto do krypto to nie jest w ogóle dywersyfikacja. No, zwłaszcza, że wiemy, co się potrafi stać, tak jak na Lunie czy na Celsjuszu, więc nawet różne platformy nie są w stanie Was przed tym uchronić. A inne aktywo, inna zupełnie klasa aktywów, odwrotnie skorelowana, to jest właśnie to, na co powinniśmy zwracać uwagę. Super. Kolejne wydarzenie w przyszłym roku? Myślę, że tak. Wiesz, ja powoli, systematycznie do przodu, jak polska reprezentacja w piłkę nożną. Widzimy się i potwierdzamy obecność. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dzięki.